Hanna Niewiadomska. Zaraz. To dopiero jest ambaras. W naszym domu mieszka zaraz. Nie zarazek i nie wirus, tylko zaraz nam tu wyrósł. Kiedy mama prosi dzieci, by wyniosły szybko śmieci, to wychodzi ta poczwara i od razu słychać zaraz. Kiedy zaś o lekcję pyta, choć to sprawa pospolita, to przez pokój się przewala mamroczące cicho zaraz. Azor w pysku smycz już trzyma. Chcę na spacer, nie wytrzymam. Znów pojawia się maszkara, oczywiście mówiąc zaraz. Jest tych zaraz w domu chmara. Ciągle słychać zaraz, zaraz. Zaraz to i zaraz tamto, zaraz siamto i owamto. Ale co by wtedy było, gdyby zaraz zawróciło i na nasze zapytanie, czy gotowe jest śniadanie, czy uprasowane spodnie? Mama nam przez 2 tygodnie, dzień po dniu mówiła zaraz. To by dla nas był ambaras. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.